ciałem się stało i mieszkało między nami. W szczególnym czasie, nie tylko w szczególnym czasie z uwagi na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, ale myślę, że w szczególnym czasie dla naszej ojczyzny, tak mogę powiedzieć. Bardzo spontanicznie i w sposób taki niezorganizowany i na pewno nieregionalny. Dzisiaj mieliśmy przed chwileczką posiedzenie naszego zarządu regionu, więc pozwoliliśmy, że tak powiem, trochę się wcisnąć na wasze spotkanie wigilijne, po to, żeby się chociaż w takim mniejszym gronie spotkać. Ponieważ, mówię w mniejszym, ponieważ w dużym gronie na pewno po tych wszystkich, mam nadzieję, trudnych wydarzeniach uda nam się zorganizować duże regionalne spotkanie noworoczne. I jak co roku, więc na pewno, choć dzisiaj nic nie jest na pewno, ale z wielką nadzieją myślę, że przynajmniej w drugiej połowie stycznia takie noworoczne, duże regionalne spotkanie zrobimy. Dzisiaj spotykamy się w mniejszym gronie członków zarządu regionu, jednego z kół, ale nie tylko Kielc, a właściwie to, ale ty powinieneś zacząć, przepraszam cię, bo to spotkanie nie jest twoje, ale okej, okay, dobra. Natomiast ja jestem naturalna i spontaniczna, więc proszę wybaczcie. Dzień, czy też wieczór szczególny. Przed chwileczką nasze koleżanki, nasi koledzy w Sejmie zakończyli posiedzenie klubu parlamentarnego, na którym jednogłośnie z owacjami zapadła decyzja, że zostajemy w Sejmie do 11 stycznia. Wiadomo, że nasz przewodniczący, nasz przewodniczący Schetyna tam jest ciągle i ciągle będzie. Nas jest tylko dwoje, ale tak jak widzicie, doskonale się, że tak powiemy, dogadujemy i potrafimy się podzielić. Choć nas jest tylko dwoje, to jednak dajemy radę. Mieliśmy wyznaczone dyżury od świąt do Nowego Roku, więc ja obstawiam, że tak powiem, brzegowe daty, czyli święta i Nowy Rok. Poseł Artur Rada obstawia środek, więc widzicie, zawsze będziemy. Także swoje dyżury będziemy pełnić wspólnie z naszymi koleżankami i kolegami. Jak tutaj jeden z panów redaktorów zapytał mnie, no tak, ale tak przykro, czy nie szkoda rodziny, to ja powiem tylko jedno, że właśnie dla tej rodziny tam jesteśmy. Dla tej rodziny tam jesteśmy, dla naszych rodzin tam jesteśmy. Dla mojej, dla Artura, dla waszych rodzin tam jesteśmy. Bo żadne z nas nie chce żyć w państwie ani autorytarnym, ani tym bardziej totalitarnym. Nie ma na to absolutnie naszej zgody i będziemy walczyć, żebyśmy żyli w państwie demokratycznym. To jest dzisiaj walka o ustrój, w którym będziemy żyć. Gdzie nasza ojczyzna będzie za te kilka lat? Nie spodziewaliśmy się, że po roku ona tak bardzo, że tak powiem, zostanie przez PiS przestawiona zupełnie na inny wschodni kurs. Nie wiedzieliśmy o tym, że aż tak będzie, ale tak jest. Także moi drodzy, ja, żeby nie przedłużać, oddam głos moim kolegom tutaj. Ze swej strony życzę wam siły, wiary, żebyście nadziei, tak, żebyście byli zawsze jedną. My jesteśmy jedną drużyną w trudnym terenie, radzimy sobie, będziemy sobie radzić. Będzie trudniej, ale no, zawsze takie zadania też powodują, że człowiek jest jeszcze silniejszy i odporniejszy na to wszystko. Naprawdę. Bądźcie z nami, my jesteśmy z wami, śledźcie nas w tych portalach, bo to dzisiaj jest najłatwiejsze. Dziękuję wam za to, za waszą odwagę, że nie tylko tam dajecie sygnał, że coś lubicie, ale również to udostępniacie, komentujecie to, bo w ten sposób mamy ze sobą kontakt. Nie bójcie się, mówcie o tym, co myślicie. Im nas będzie więcej, tym więcej tą naszą nadzieją zarazimy innych. Po prostu to wygramy, kochani. No, z całego serca wam tego życzę i sobie. Panie pośle, Arturze. Dziękuję bardzo. Witam moją kochaną kielecką platformę. Arku, dziękuję ci też i Jarkowi, Jarkowi jako szefowi koła, Jarkowi, Zbyszkowi, też Jarkowi jako szefowi powiatu drugiego koła Zbyszkowi. Dziękuję za zorganizowanie tej wigilii. Zanim przejdę do życzeń, to jeszcze wam powiem taką jedną małą refleksję, bo oczywiście święta to jest kwestia świętowania, ale jest to też najlepszy zawsze okres do różnego rodzaju refleksji. I o ile mieliśmy do tej pory taką tradycję, że nawet na naszych tutaj zebraniach takich typowo wigilijnych czy noworocznych staraliśmy się nie dotykać i nie mówić o polityce, to rzeczywiście dzisiaj
ten czas jest wyjątkowy. I wszyscy go czujemy. I powiem wam, że tak wrócę trochę do jeszcze sytuacji sprzed ponad roku, kiedy przegraliśmy wybory po 8 latach rządzenia tym krajem. I pewnie każdy z nas nie miał wątpliwości, że po tych 8 latach z perspektywy czasu, mimo że wyborcy nas dali nam żółtą kartę, przegraliśmy te wybory, wygrało je Prawo i Sprawiedliwość, że z perspektywy czasu i tak pewnie te 8 lat było okresem, gdzie i historycy, i ekonomiści zawsze będą mówili, że to był czas, kiedy Polska rozwijała się najszybciej i pod względem gospodarczym, pod względem cywilizacyjnym, pod względem ilości dróg. Zresztą widać tą dysproporcję między tym rokiem rządu Prawa i Sprawiedliwości, które nie ogłosiło nawet na jeden kilometr przetargu na drogi, kiedy wiemy, jak dzisiaj jest zwolnienie szybkie gospodarki, mimo że cała Europa jest rozpędzona. To wiedzieliśmy, że historia pewnie za parę lat nas oceni bardzo dobrze, ale mieliśmy w głowie to, że przegraliśmy te wybory. I często mam wrażenie, że do tej pory w nas to się działo, że często wychodząc nawet do ludzi słyszeliśmy, a te 8 lat, a czemu nie zrobiliście tego? I ciężko było nam tłumaczyć, czy jedno się da zrobić, drugie nie do końca. Ale też tak parę być może cierpkich słów, na pewno nie do tych osób, które dzisiaj są na tej sali, ale do tych, które na przykład były w Platformie, a wiemy, że po przegranych wyborach nagle zmieniły swój front, nagle się wypisały z Platformy, nagle przestały uczestniczyć w tym życiu publicznym czy naszym wewnętrznym jako organizacji. Dzisiaj muszę wam powiedzieć, że zdaję sobie sprawę i wyciągam też wnioski, że my sami właśnie poprzez pewnego rodzaju zamknięcie przegraliśmy te wybory. Bo zaczęliśmy trochę patrzeć jako Platforma Obywatelska na funkcjonowanie nasze jako organizmu, ale częściej zastanawiać się nad tym, co nam może dać nasza organizacja, niż my często co możemy dać organizacji. Ja dzisiaj wam powiem, że cieszę się, że jesteśmy tutaj na tej sali wśród osób, którym wiem, że zawsze zależało na Platformie Obywatelskiej. I za to wam dziękuję, ale dzisiaj chcę też z wami się podzielić tym, że ja już przynajmniej przeszedłem pewnego rodzaju katarzis właśnie po tym, co dzieje się w kraju. I po tym, jak w przeciągu ostatnich kilku dni wychodziliśmy i w Warszawie, i zaczęło się to naprawdę od Marszu 13 tutaj w Kielcach, który robiliśmy wspólnie jako opozycja z Komitetem Obrony Demokracji, wtedy już czuć było tą nową, inną atmosferę. Dzisiaj wychodząc również z panią poseł, z naszą przewodniczącą do ludzi w Warszawie, często mówiliście mi, że miałem łzy w oczach, kiedy słyszałem o nich, nie zostawiajcie nas, tak? Jesteście nam potrzebni, wy musicie być tutaj i my będziemy tutaj, dopóki wy będziecie w Sejmie, dopóki będziecie na tej sali. I chciałbym, żebyśmy wszyscy sobie uświadomili, że o ile jako partia rządząca przez 8 lat odgrywaliśmy większą rolę, dzisiaj jako opozycja możemy tą rolę odegrać jeszcze większą. I dzisiaj od nas, jaką będziemy platformą, będzie zależało to, jakim w przyszłości będziemy krajem. I tego sobie wszyscy życzmy, żebyśmy wytrzymali i wtedy, żeby Polska była taką, jaką kiedyś walczyli, jaką my sobie ją wyobrażamy. Wszystkiego najlepszego na święta. Przemyślane i to znowu, tak jak mówiła Marzenka i Artur, od kilku dni przewartościowane, jestem pewien. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy wspólnie mieli pewność, że bierzemy udział w dobrych zawodach. Jesteśmy we właściwym miejscu i sceny politycznej, i naszego społeczeństwa. I powtórzyć to, co mówił Władek Frasynka, ale o czym mówiła Marzena i o czym mówił Artur. Nie bójmy się. Musimy być dzielni, musimy mieć pewność w sobie, że robimy rzeczy słuszne i właściwe. I tej odwagi na święta każdemu z nas życzę. Ale jednocześnie na święta to dobry czas, żeby powiedzieć, bądźmy dla siebie dobrzy. Ja widzę, jak podzielone jest nasze społeczeństwo, wiemy, gdzie jest tego przyczyna, ale nas emocje ponoszą także i nieraz denerwujemy się może i nadmiarem. Spieramy się w gronie współpracowników, przyjaciół, bo różnimy się z nimi. Praca jest po naszej stronie, ale bądźmy dla siebie dobrzy. Postarajmy się na święta, bo to i przy stole wśród najbliższych zdarzy się, że są ludzie, którzy myślą inaczej. Oni pewnie nie mają racji, ale starajmy się być dla siebie dobrze. Dziękując za to zaproszenie, dziękując, że mogę być z wami, ja tu na ciebie patrzę. Życzę wam pięknych świąt wesołych. Życzę dobrego nowego roku. Życzę, żebyśmy mieli marzenia i te wielkie o Polsce, o naszej platformie i te najbardziej skryte i rodzinne. Niech się wszystkie